Kambodia. Jola Kowalewska, ja oglądam twoje vlogi. Super, że nie ma reklam jak na innych filmach. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność. Dzięki, że oglądacie moje odcinki. Dziękuję specjalnie tym, którzy dodatkowy wysiłek wkładają w to, oglądając jeszcze reklamy. Bardzo wam za to dziękuję. Tak jak wspominałem, to przynosi parę groszy zawsze więcej do budżetu. Dziękuję wam. Życzę popołudnia miłego i wieczoru. Spokojnej nocy. I mam nadzieję do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Pa. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają reklamy. Pamiętajcie, w ten sposób pomagacie mi wymiernie. Zawsze jakiś pieniądz z YouTube'a wtedy do mnie trafi. Jak nie chcecie oglądać, to nie oglądajcie oczywiście. Albo wyjdźcie do kuchni w tym czasie. Zróbcie sobie coś do picia. Wróćcie po reklamach. Dziękuję wam jeszcze raz. Z całego serca. Do zobaczenia jutro. Zapraszam serdecznie. Od pewnego czasu pojawiały się pytania od widzów, niektórych widzów naszego kanału. Czy jest taka opcja, żebyśmy zrobili ścianę sponsorów, partnerów programu, na której można by umieszczać coś takiego, jak jest u Adama w restauracji, gdzie moglibyśmy umieszczać logotypy, bądź też jakieś znaki graficzne, czy być może nawet teksty, zdjęcia przez firmy, osoby, które miałyby ochotę zaistnieć w trakcie na przykład powitań i pożegnań, w trakcie wiewiórek i bobrów, w trakcie do widzenia, to już wszystko w dzisiejszym programie. I ja się przed tym wzbraniałem dość długo, ale z racji na to, a będziemy niedługo o tym mówili więcej, z racji na spore zmiany, które nas czekają, i konieczność tak naprawdę mocno zwiększenia przychodów, w końcu trudno. Tak, to jest też biznes, zatem jeśli to może przynieść pieniądze, będziemy tak robili. Pierwsze firmy pojawią się niedługo na tej ścianie. Ścianę rozważam, żeby nawet pomalować. Niewykluczone, że damy tutaj po prostu kolorek jakiś i tu będą wieszane loga tych, którzy są zainteresowani. Firmy, o których mówię, one już wiedzą, do nich już napisałem, także czekam na przesłanie logotypu i drukujemy, a potem wieszamy. Czy możesz tłumaczyć? Teraz w poniedzieli będę musiał płacić za reklamę, tak? I co ta? Myślisz, że ta reklama coś tam da? To mnie wkurza, wszyscy piszą reklama, reklama, ulotki. To nic nie da. Będzie reklama i będzie taka sama ciulnia jak teraz. Jakby ktoś miał ochotę, zapraszam serdecznie. Można znaleźć się na ścianie, na tle której będę prawie codziennie witał się i żegnał. Już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie wam za oglądanie. Odcinku krótkim, ale za to niedługim. Dzisiaj upchnęliśmy tyle, ile się dało. Więcej było pracy fizycznej, także mniej czasu na trzymanie kamery i wymyślanie materiałów. Może jutrzejszy odcinek przyniesie nam więcej ciekawych wydarzeń.